Informacje Kultura Sport, Krzysztof Chyla, dzień dobry Państwu. Już po raz piąty redakcja Nowego Życia Pabianic zorganizowała plebiscyt na najpopularniejszego sportowca roku. Finał tej imprezy odbył się w minioną sobotę w restauracji Jubilatka. Jedyna z dzisiejszych laureatów, która znalazła się w sportowym plebiscycie 50-lecia, zajmując 7 miejsce. 340 występów w pierwszej lidze i 200 reprezentacji Polski. Chciałaby zwiedzić wszystkie parki narodowe Kanady. Tego jej życzymy. Koszykarka MTK. Trzecie miejsce Małgorzata Storożyńska. Laureatka drugiego miejsca to rozgrywająca MTK i aktualna reprezentantka kadry, z którą ma szansę pojechać na najbliższą olimpiadę. 240 występów w pierwszej lidze, 4 tytuły mistrzowskie. W poprzednim sezonie prowadziła znakomicie grę MTK Startu. Z powodzeniem robi to w tym sezonie. Beata Winkowska. Obecnie najbardziej utytułowany pabianicki sportowiec. Jedyna, która w 1996 roku wystartowała w Mistrzostwach Świata Seniorów ze wszystkich pabianiczan. Mogła być na olimpiadzie w Atlancie, ale PZKOL nie popisał się i została w domu. Pierwsza Polka, która ukończyła Tour de France. Dwukrotna mistrzyni Polski seniorek i najlepsza polska kolarka. Nazywa się... Bogumiła Matusiak. Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom, a teraz o wręczenie nagród i kilku słów poproszę pana prezydenta miasta Pabianic, Jacka Kryzla. Tak się składa, że nie mogliśmy rozstrzygnąć, który z trenerów osiągnął więcej, który w tym roku był bardziej popularny. Wybór padł na trenera koszykarek pana Jacka Dyję i trenera Pabianicki Florecistów. Proszę, jest pan Olek Wizdów. To również nasi dzisiejsi laureaci. Również będzie wręczać wspólnie z prezydentem nagrody dla laureatów. Bardzo proszę panie prezydencie o wręczenie okolicznościowych dyplomów. Panie Zbigniewie, ma pan już spore doświadczenie w organizacji plebiscytu najpopularniejszego sportowca naszego miasta. Jak ocenia pan przebieg tegorocznego plebiscytu? Też akurat jestem współorganizatorem w tym roku po raz pierwszy tak oficjalnie. Zawsze pomagałem w organizowaniu takiego plebiscytu, tych plebiscytów, które były do tej pory oczywiście nieoficjalnie. Jakoś mogłem sprzyjać swoją pomocą, a w tej chwili prowadzę ten plebiscyt, zająłem się organizacją jego. Rzeczywiście ja muszę powiedzieć, że bardzo dużo kuponów, no około 3000 kuponów wpłynęło na... Rekord? Tak, no myślę, że to jest bardzo dużo. Nie wiem jak to było w poprzednich latach, ale jest to bardzo dużo i dowodzi to, że ludzie w Pabianicach bardzo interesują się sportem i sportowcami. Bardzo nas to cieszy. Bardzo nas to cieszy, oczywiście jako ludzi związanych ze sportem. I muszę powiedzieć, że 18 nazwisk w sumie widniało na wszystkich kuponach i całe fan kluby głosowały na swoich przedstawicieli. No, Bogusia Matusiak w zasadzie, która wygrała ten plebiscyt, no była niemal na wszystkich tych kuponach i to bardzo wysoko. I ja osobiście powiem, że gdybym również głosował, gdybym miał prawo głosu jako czytelnik tej gazety, również wybrałbym Bogusię Matusiak jako najlepszą sportsmenkę i najpopularniejszą, dlatego że rzeczywiście, że była jedyną pamięcianką ze wszystkich seniorów i seniorek, które wystartowały w Mistrzostwach Świata. Już od ubiegłego tygodnia w służbie zdrowia trwa strajk włoski.
Taką właśnie formę protestu na początku tego roku postanowił wprowadzić Krajowy Komitet Strajkowy Ogólnopolskiego Związku Lekarzy. Na czym ona polega? Otóż pacjenci bez ograniczeń są poddawani szczegółowszej kontroli i kierowani na specjalistyczne badania, o których do tej pory mogli tylko śnić lub wyczekiwać na nie przez kilka miesięcy. Właśnie strajk włoski ma za zadanie uzmysłowić pacjentom, jakiego rodzaju świadczenia należą im się jak przysłowiowemu psu zupa, a władzom administracyjnym służby zdrowia pokazać, że wprowadzając oszczędności polegające na ograniczeniu ilości badań diagnostycznych, godzą w przywileje i konstytucyjne prawa każdego pacjenta, co daje potencjalnym chorym możliwość wkroczenia na drogę sądową. Ciekawe, jaką formę przybierze strajk, gdy znieczulica ministerialna pozostanie niezmienna. Już od tygodnia kursują autobusy na trasie Pabianice-Łódź. Obok istniejącej już linii PKS Łódź-Pabianice-Bugaj uruchomiono nową Łódź-Pabianice-Szpital. Trasa nowej linii prowadzi od ulicy Karolewskiej od szpitala przez ulicę Śniadeckiego, Moniuszki, Konopnickiej, Zamkową, Warszawską i Sikorskiego. Przystanki w Łodzi pokrywają się z istniejącą już linią Bugajową, Aleje Politechniki, Central i Dworzec Fabryczny. Pierwszy autobus wyrusza do Łodzi o godzinie 5.30 i kursuje co godzinę. Ostatni wyjeżdża o 20.30. Linia ta jest jeszcze mało znana, dlatego na razie nie można narzekać na tłok. Na naszych drogach pojawia się coraz więcej samochodów z Dalekiego Wschodu. Prężnie rozwijający się koncert samochodowy DEU w Polsce nie zapomniał o Pabianicach. Mieszkańcy naszego miasta już od kilku miesięcy mogą odwiedzać autosalon przy Starym Rynku. Jednak firma BSB, której właścicielami są pan Andrzej Błoch i pani Helena Powierza, wyznaczyli na miniony piątek oficjalne otwarcie tego obiektu. Na uroczystość przybył dyrektor DEU z Warszawy Edward Trylnik oraz pan Sung-Hun Klim, wicedyrektor DEU do spraw regionu centralnego. Myślę, że możemy oferować mieszkańcom Pabianic szeroką gamę doskonałych wyrobów DEU, począwszy od Poloneza poprzez Pico Nexie. Espero cały czas jedzie do nas, także jak tylko dojedzie, najpóźniej jutro będzie. W najbliższym czasie rozszerzymy naszą paletę sprzedaży o samochody dostawcze z Lublina. Przy lampce szampana nie zabrakło również osobistości naszego miasta. Prezydent i jego zastępca oraz sekretarz miasta bacznie przyglądali się produktom firmy DEU, zaglądając i to pod maskę, i do bagażnika. Komendant Straży Pożarnej Jerzy Przybyliński stwierdził, że samochody mają dość bogatą gamę kolorów, ale najbardziej interesował go ten w kolorze czerwonym. Komendant Policji Jerzy Padyk z zadowoleniem przyjął fakt, że większa ilość salonów to więcej nowych samochodów na naszych drogach, to większe bezpieczeństwo pod względem technicznym pojazdów. Szef salonu poinformował nas, że DEU ma zamiar dalej inwestować w Pabianicach. Być może znajdzie się miejsce na jeszcze większy salon wraz z autoryzowaną stacją obsługi. 18 stycznia w sali widowiskowej MOKU odbędzie się koncert kolęd i pastorałek. Wykonawcami będą uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Pabianicach oraz orkiestra Dęta działająca przy Miejskim Ośrodku Kultury. Zapraszamy serdecznie, bo sezon na kolędy wciąż trwa. A teraz informacje sportowe. Koszykarki MTK Star Foods pokonały w wyjazdowym spotkaniu Glinik Gorlice 110-67. Niestety nasi pingpongiści przegrali w Elblągu z tamtejszym Mlekserem 2-8. 13 stycznia to data urodzin lokalnego programu telewizji Gosat Serwis. Już od 4 lat program TOP-u towarzyszy naszym widzom, których na dzień dzisiejszy jest już 35 tysięcy. Kończąc dzisiejsze wydanie IKS-u, składamy serdeczne życzenia Państwu dobrego odbioru, a nam samym wciąż nowych i lepszych pomysłów, a co za tym idzie, ciekawszych programów. Na dzisiaj wszystko. Do widzenia.